Paweł Plinta bez krawata, nasz gość Bogdan Wasztyl. Witam serdecznie. Stowarzyszenie Auschwitz Memento, filmowiec, dziennikarz bardzo doświadczony. No i jeszcze były dyrektor telewizji Kraków. To już dość stara historia. Ale głośna. To jest od tego wątku pozwolę sobie zacząć. Ja czasami mam takie wrażenie, że telewizja Kraków skupia się tylko na tym, co wokół rynku. Pan otwierał biuro w Oświęcimiu, biura nie ma. Dlaczego? No nie ma tego biura. Telewizja ma kłopoty finansowe, publiczne, cały czas na to narzeka, a tu jest jeszcze drugi aspekt, bo nie było łatwo tego biura otworzyć. Mnie się wydawało, że kłopoty finansowe są pewną szansą dla telewizji, żeby ona była z charakteru bardziej obywatelska, czyli trzeba było nawiązać współpracę z samorządami, znaleźć partnerów lokalnych i w tym widziałem duży plus. I próbowałem takich partnerów znaleźć w Oświęcimiu, nie było to łatwe. To biuro otworzyliśmy jakby na przekór społeczności lokalnej, czy reprezentantom społeczności lokalnej. Udało się tutaj umieścić naprawdę dobrego, zdolnego i rzetelnego dziennikarza, który stale obsługiwał go Oświęcim i Małopolskę Zachodnią. Natomiast jak już mnie zabrakło w telewizji, to nie było woli sprawczej. Rzeczywiście Kraków jest taki bardzo krakowocentryczny, tak to nazwijmy, i tam rynek i 200 metrów wokół rynku, to wynika też z pragmatyki pewnej. Dużo łatwiej jest zrobić materiał i wygodniej zrobić materiał w Krakowie, niż jechać 50 km gdzieś na materiał poza Kraków. Natomiast życie nie toczy się tylko w Krakowie, o czym wiemy, a tutaj jakby nie widzę, żeby tej instytucji brakowało. Szkoda, bo i ten dziennikarz był dobry i myślę, że zamysł sam też był dobry. Tam, gdzie są mądre samorządy. Rafał Marek, Piotr Struczyk też bardzo dobry. Szukaliśmy lokalnie, bo ja jednak jestem stąd i nigdy Oświęcim nie wyznacza kresu moich ambicji czy planów. Natomiast bardzo cenię ludzi stąd i uważam, że tutaj też można znaleźć naprawdę fajną ekipę. Ale a gdzie jest problem w takim razie? Dlaczego tej obecności samorządowców czy dyrekcji TVP Kraków? Samorząd czy w Krakowie? Samorząd chyba. Powinni zapłacić za powstanie. To nie chodziło nawet o płacenie, bo trudno płacić za informacje. W telewizji publicznej jednak za informacje się nie płaci. Tutaj znam takie przypadki, że już niektóre mniejsze telewizje próbują ściągać pieniądze za informacje, co jest już jakąś aberracją zupełną. No, mówi się, że dziennikarstwo umiera, no tak? No umiera, chyba rzeczywiście tak, chyba umiera, nie ma, są pałki, nie ma niuansów. No to nie jest taka forma, w której ja bym się na przykład dobrze czuł. Natomiast wracając do tematu, nie było woli samorządowców. Tam, gdzie jest mądry samorząd, są fajne programy. Od wielu lat Pod Tatrami, pod takim tytułem ukazuje się 10-minutowy, cotygodniowy program w TVP Kraków, ale też w Telewizji Polonia. Jest to znakomita forma promocji lokalnej społeczności. Funkcjonuje to bardziej jako magazyn obywatelski niż magazyn władz miasta. Ale mówię, trzeba mądrego samorządu. Czyli nie tylko lansowanie własnej gęby, ja włodarz miasta. No przede wszystkim samoograniczenia ze strony włodarzy, a pokazanie aspektów tego życia lokalnego. Ono jest bardzo bogate Pod Tatrami kulturalnie przede wszystkim, tam się dużo dzieje, ale tutaj też się sporo dzieje i społecznych tematów by było bardzo dużo, bo udało się to również w Tarnowie. I tam jest magazyn w Ciepłym Mieście, na podobnej zasadzie robiony. I prezydent miasta uznał, że wartością samą w sobie jest taka lokalna kronika, lokalnej aktywności. Bo to gdzieś potem umyka, a tu samo się tworzy i władze miasta są właścicielami tych materiałów. To samo chcieliśmy tutaj zaproponować, nawet było spotkanie z wszystkimi wójtami, ze starostą, u starosty ówczesnego, żeśmy zrobili takie spotkanie. No jakoś nie ma zrozumienia, nie ma woli. No ciągle jeszcze, a ciągle się ukazują programy, których praktycznie chyba nikt nie ogląda, bo trudno znieść rozpływanie się prezydenta czy pełniącego obowiązki nad kolejnym krawężnikiem. Ja zresztą nazywam, że tu jest taka kultura krawężników niestety, bo i OSPR cały poszedł w krawężniki zamiast pójść częściowo w miękkie projekty, takie, które działałyby na świadomość tej społeczności. To może o tych projektach właśnie porozmawiamy, tych, których realizujecie, czyli Stowarzyszenie Auschwitz Memento. Auschwitz Memento, tak. Był ostatnio rajd śladami ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego. Jak to wyszło? Znaczy, cały czas zajmujemy się historią, bo uważamy, że od historii nie można uciekać, w przeciwieństwie do wielu lokalnych liderów.
Ja uważam, że oni są w błędzie, nie my, na co mamy potwierdzenie teraz badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, bo ukazały się wyniki badań pod tytułem Tolerancyjny Oświęcim, gdzie jest ewidentnie mowa o tym, że ludzie, którzy szukają korzeni, czują się zakorzenieni, jednocześnie przejawiają wszystkie pozytywne cechy obywatelskie. A ci, którzy czyli uważają, interesują się swoją historią, tak? Czy miejsca, w którym oni się żyją. Interesują historią, ale przez to są bardziej tolerancyjni, otwarci, ciekawi świata, nie boją się obcych, nie boją się problemów. Wszystkie pozytywne cechy obywatelskie skupiają się wokół tej postawy. To jakby ten korzeń jest bardzo istotny. Natomiast ci, którzy twierdzą, że można budować przyszłość bez przeszłości, okazują się tak naprawdę właśnie zakompleksieni, ksenofobiczni, niechętni obcym i tak dalej, i tak dalej. To jest wynik uboczny tych badań, ale bardzo ciekawy i potwierdzający jakby to, co my próbujemy robić. Bo my cały czas chcemy mówić o historii lokalnej, bo uważamy, że powinniśmy być z niej dumni i nie można uciekać od Auschwitz. Natomiast trzeba pokazać, jak żyło się wokół Auschwitz, bo ten temat jest zupełnie nieznany na Zachodzie, a również, jak się okazuje, i w Oświęcimiu, i w powiecie, i w Polsce, to są zupełnie nowe rzeczy. I cały czas staramy się dotrzeć do młodych odbiorców, do młodych ludzi. Forma rajdu teraz, była taką formą przykucia uwagi tego młodszego czytelnika, To była wyjątkowa forma uczczenia 70. rocznicy Witolda Pileckiego z Auschwitz. Natomiast chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że właściwie to była misja, to nie była ucieczka ratująca tylko i wyłącznie życie tym, którzy uciekali. Oni mieli wypełnić zadanie, które narzucił Pilecki, a tym zadaniem było poinformowanie wolnego świata o zbrodniach niemieckich w Auschwitz, o Holokauście, który już się zaczął wtedy toczyć, jak oni uciekali wiosną 1943 roku. No i to miało przykuć zainteresowanie mediów, a zainteresowanie mediów powoduje to, że mówimy o tym, o czym chcemy mówić, czyli mówimy o poważnych rzeczach. Drugim elementem, na którym nam zależało, było znalezienie właściwych uciekinierów. I ogłosiliśmy konkurs otwarty, wpłynęło 17 zgłoszeń, były oczywiście wśród nich takie, których główną motywacją był cel sportowy, żeby się sprawdzić, a nam chodziło o zupełnie co innego, nam chodziło o to, żeby przeżyć. Szukaliśmy ludzi z możliwością, z umiejętnością autorefleksji i parę takich zgłoszeń było. Mieliśmy problem z wyborem, ale wybraliśmy zespół Forteca Rockowy, zespół ze Szczyrku. I wydawało mi się, że jak ci ludzie przeżyją coś na tej trasie, to być może to będzie inspiracją do twórczości. Dzisiaj jestem szczęśliwy, bo właśnie przed chwilą dostałem utwór, już ostateczną wersję, nagraną w studiu, który jest pokłosiem tej trasy. Pokłosiem będzie też film, bo ekipie uciekinierów towarzyszyła kamera, ale na trasie spotkali też Andrzeja Pileckiego, syna rotmistrza. Myśmy zadali sobie wiele trudu, znaleźliśmy potomków ludzi, którzy pomagali Pileckiemu w ucieczce, na trasie ucieczki. Doszło do spotkań właśnie syna rotmistrza z tymi ludźmi, z dziećmi ludzi, którzy mu pomogli. Więc to wzruszające historie. Wzruszające, magiczne wręcz. Mieliśmy takie wrażenie, że dotykamy historii, że ona się dzieje na naszych oczach. Jakiś taki palec Boża. Ja spytam też o Pileckiego filmy. No, marzy się, wielu osobom się marzy, wielu Polakom się marzy, wielka epicka historia o Pileckim. Czy to jest możliwe, czy uda się zebrać pieniądze? Znaczy, mnie też się marzy, natomiast jestem zwolennikiem jednak takiej działalności bardzo realnej i bardzo konkretnej. Uważam, że powinno się zachować pewną kolejność. Nie można zrobić dobrego filmu fabularnego, jak nie ma dobrego, rzetelnego dokumentu. Tych dokumentów trochę powstało na początku lat 90. i w połowie lat 90., ale one albo się zestarzały formalnie i są już dzisiaj dla młodego widza trudne w percepcji, albo po prostu zawierają błędy merytoryczne, bo stan wiedzy też jednak poszedł na przód. To jest 20 lat. I czas na to, żeby zrobić film poświęcony całokształtowi życia i działalności Pileckiego, bo to jednak było bardzo, to była wyjątkowa postać i bardzo szeroka działalność. Czy miasto Oświęcim dokłada cegiełkę do powstania takiego dobrego dokumentu? Okazuje się, że mamy zdolność pozyskiwania publicznych środków na inne produkcje, ale jakoś nie mamy możliwości pozyskania publicznych środków na film o Pileckim. To jest absurdalne, bo wydawałoby się, że postać ze wszechmiar godna podziwu, propagowania. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim jest konferencja zorganizowana przez europosłów Platformy Obywatelskiej. Tam nawet Róża Thun będzie podsumowywała, co mnie bardzo dziwi, bo nie widzę Róży Thun w tej roli.
jeszcze w kontekście Pileckiego. No i cóż z tego, że taka konferencja będzie? Fakty są takie, że żaden z europosłów polskich nie wpłacił na tą publiczną zbiórkę, bo myśmy się nie poddali, ogłosiliśmy publiczną zbiórkę pieniędzy, mamy zgodę Ministerstwa Administracji, jak należy. I apelujemy do obywateli, żeby wpłacali. Do niektórych nawet napisaliśmy osobiste listy. Zwróciliśmy się do wszystkich posłów i senatorów, z wyjątkiem grupy Palikota, bo jak ktoś uważa, że niepotrzebne jest godło, niepotrzebna jest flaga, to nie musimy go uwzględniać w tych naszych działaniach. Wpłaciło 6 osób, czyli 1% parlamentarzystów. Prosiliśmy o 100 zł. Ci ludzie zarabiają przeciętnie około 10 tysięcy miesięcznie. Zwróciliśmy się do wszystkich samorządowców, liderów samorządów, o to, żeby prywatne środki wpłacili, nie publiczne. Wysłaliśmy... Także w naszym regionie, jak w rozumiem. Naszym regionie również 3000 pism, 3000 maili do każdego osobno, między innymi do pełniącego obowiązki prezydenta Oświęcimia, do starosty oświęcimskiego. Cisza, cisza. Jeden samorząd wpłacił. Kryzys, chociaż w Urzędzie Miasta mówią, że Oświęcim kwitnie. No to może jest kryzys jednak... mentalny bardziej niż rzeczywisty, bo ten rzeczywisty gospodarczy on może jest, natomiast powie pan, w kryzysie można robić różne rzeczy, można działać i taka ludzka solidarność nie ma nic wspólnego z kryzysem, ona jest albo jej nie ma po prostu. Ja spytam o miasto pokoju. Nie wydaje się panu czasem, że to jest w Oświęcimiu taki slogan, taki wycieruch? No coś takiego, żeby się w towarzystwie czasami wzajemnej adoracji spotkać, pogadać przy kawie, nic z tego nie miasto wynika. Pokoju? Tak, miasto tak, pokoju. Tak, tak, no to jest bez treści, to jest bez treści. Są działania, były instytucje dobre, o bardzo takiej głębokiej działalności, powołane do pogłębionej refleksji na temat Auschwitz i w ogóle kondycji człowieka, ale one jakby zaczynają się na naszych oczach przekształcać w instytucje kulturalne. Z kolei instytucje kulturalne niespecjalnie te funkcje wypełniają, no i tu mamy problem. No hasło jest dobre, tylko ono cały czas jest bez treści niestety, a ta treść jest bardzo blisko. Będziemy robić film o partyzantce akowskiej wokół Auschwitz, czyli pokażemy tych ludzi, którzy tu heroicznie żyli, oni walczyli. Pomagali więźniom, informowali Zachód, prowadzili potyczki zbrojne, organizowali ucieczki z obozu. To naprawdę akt wielkiej odwagi w ogóle zaangażować się w tamtych czasach, a chcemy pokazać też realia okupacyjne w Oświęcimiu, bo one są mało znane. Chcemy to pokazać szerszej Czyli publiczności. Kolejny wielki temat. Kolejny wielki temat, bo my sięgamy tylko po wielkie tematy, ale no to warto jednak trochę się potrudzić i spróbować coś takiego zrobić, nawet na przekór, nawet nie mając partnerów na miejscu, bo my ich tak naprawdę nie mamy. Ubolewam nad tym, ale to nie jest tylko nasza wina, nas łatwo znaleźć. A tak jest troszeczkę z innej mańki, ostatnie pytanie na koniec. Czy to możliwe, że nowy prezydent Oświęcimia będzie miał nazwisko Wasztyl? Miało nie być o polityce. Ja nic na ten temat nie wiem, nie mam żadnych ambicji politycznych i nigdy nie miałem. Ale brata pan ma? No brata mam, no ale brat jest samoistnym bytem, także trudno mi się na ten temat wypowiadać. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.